słuchasz polskiego programu SBS Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Buchawiecki. Oto przegląd wiadomości w piątek 1 listopada. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Według orzeczenia sądu Pauline Henson wygłosiła rasistowski komentarz, gdy powiedziała senatorce pochodzenia muzułmańskiego, żeby spakowała walizki i wracała do Pakistanu. Senatorka Henson utrzymuje, że zaangażowała się w dyskurs polityczny, wskazując na hipokryzję posłanki zielonych Mirin Faruki która według niej krytykowała monarchię, jednocześnie czerpiąc korzyści z migracji do Australii. Jednak sędzia Angus Stewart uznał, że tweet Pauline Hanson jest niezgodny z prawem i nakazał Hanson usunięcie posta i zapłacenie warunki kosztów postępowania. Oto inne doniesienia. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące miejsc pracy, które przyznają pracownikom najemnym podwyżkę. Nowe przepisy oznaczają, że pracownicy najemni będą otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez tę samą firmę. Pierwsze umowy płacowe zatwierdzone przez FEWEC Commission na mocy zmian obejmą podwyżki płac dla około 200 pracowników przemysłu mięsnego około 350 górników i ponad 2000 członków personelu pokładowego linii lotniczych. Dwa psy policyjne znaleziono martwe w tylnej części radiowozów w południowej dzielnicy Sydney. Policja Południowej Walii twierdzi, że psy odkryto podczas rutynowej kontroli w trakcie dnia szkoleniowego w Lucas Heights, w którym przewodnicy uczestniczyli wraz ze swoimi psami. Policja twierdzi, że psy umieszczono w klimatyzowanych kapsułach, specjalnie zbudowanych w policyjnych pojazdach. Wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Cztery kolejne osoby zostały aresztowane w związku z wrześniową demonstracją w czasie targów broni w Melbourne. Policja stanu Wiktoria twierdzi, że m.in. 63-letni mężczyzna prawdopodobnie zostanie oskarżony za rzekome wykonanie nazistowskiego salutu przed budynkiem, gdzie odbywały się targi Land Forces Expo. Przechodzimy do doniesień ze świata. Iran przygotowuje atak na Izrael z terytorium Iraku, informuje portal Axios, powołując się na źródła w izraelskim wywiadzie. Atak ma nastąpić w ciągu kilku dni, prawdopodobnie jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze Axios, atak ma przeprowadzić pro-irańska milicja z terytorium Iraku. Bojownicy mają wystrzelić w kierunku Izraela dużą liczbę dronów i pocisków. Władze w Teheranie liczą, że jeżeli atak nie zostanie przeprowadzony bezpośrednio z terytorium Iranu, to unikną izraelskiego odwetu. Na pięć dni przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi najbardziej intensywna kampania jest w Pensylwanii. To jeden z najważniejszych wahających się stanów, który może zdecydować o tym, kto będzie następnym prezydentem. Przypomnijmy, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się we wtorek. Wiceprezydent Kamala Harris zmierzy się w nich z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Hiszpanii wzrosła do 158. 155 osób zginęło tylko w Walencji. W kraju rozpoczęła się żałoba narodowa, a na terenach dotkniętych powodzią trwają akcje poszukiwawcze. To największa tego typu tragedia w Europie od trzech lat, a w historii Hiszpanii od 1973 roku. We wtorek przez kilka godzin w Walencji spadło tyle wody, ile zazwyczaj przez cały rok. Międzynarodowe społeczeństwo za sprawiedliwe wybory i demokrację podaje, że w Gruzji w trakcie wyborów parlamentarnych doszło do co najmniej 490 naruszeń prawa wyborczego. Oficjalnie wybory wygrała rządząca partia, ale opozycja i prezydent żądają powtórzenia głosowania. Doniesienia z Polski. Twórca marki Red is Bed usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. To nie koniec przesłuchania biznesmena w Śląskim oddziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Będzie ono trwało jeszcze kilka dni. Wcześniej mężczyzna zgłosił się do Urzędu do Spraw Migracji na Dominikanie, gdzie ukrywał się przed organami ścigania, informując, że ścigany jest czerwoną notą Interpolu i że chce wrócić do Polski. Wczoraj wylądował w Warszawie. W Dniu Wszystkich Świętych po raz pięćdziesiąty na Starych Powązkach w Warszawie odbędzie się kwesta. Aktorzy, dziennikarze, harcerze, członkowie zespołu Mazowsze będą zbierać pieniądze na renowację nekropolii. W tegorocznej zbiórki społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami zamierza odnowić 10 nagrobków i część alei zasłużonych. Na zakończenie informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,63 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Przegląd wiadomości przygotował Dariusz Buchowiecki. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.